Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, majstera. Dzisiaj dowiemy się czegoś o obligacjach, akcjach i instrumentach pochodnych. Ogólnie rzecz biorąc, instrumenty pochodne transferują ryzyko na inny podmiot, np. ryzyko zmiany waluty. Poza tym firmy mogą być emitentem przy spełnieniu odpowiednich warunków lub inwestorem. Osoba fizyczna może być tylko inwestorem. Widzicie, tego nie wiedzieliście. A teraz już na szczęście wiecie. I tutaj z Wikipedii jest taki fragment, że instrument pochodny, czyli też inaczej można to nazwać derywat, rodzaj instrumentu finansowego, nie, nie będącego papierem wartościowym, którego wartość uzależniona jest od instrumentu bazowego, np. kursów akcji. Rentowności obligacji, wysokości stopy procentowej, wartości indeksu giełdowego, a także tak nietypowych wskaźników jak liczba dni słonecznych, wielkość opadu śniegu czy deszczu, derywatów pogodowych. No, widzicie, tego nie widzieliście. Teraz już wiecie, co to jest instrument pochodny i derywat. Znaczy, możliwe, że wiedzieliście, bo wszyscy dobrze wiedzą, że to są podstawy i to są niezwykle duże banały. Mamy tutaj też tę troszkę o obligacjach i akcjach. Obligacje, papiery dłużne są to m.in. papiery dłużne. Emitent staje się dłużnikiem, a inwestor wierzycielem. Akcje, papiery wartościowe po kupnie stajemy się właścicielem. Eee, ogólnie rzecz biorąc, tu mamy coś takiego, jak notatki Kasi, ale ogólnie rzecz biorąc, mamy wspomniane informacje o akcjach, i mamy wspomniane informacje o obligacjach. Co to jest? Akcje. Czy charakterystyczną cechą akcji jest ograniczona odpowiedzialność ich posiadacza. Udziałowcy nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Jeżeli spółka zbankrutuje, posiadacz akcji może stracić jedynie sumę zainwestowaną w jej udziały. Pomimo tak ograniczonej odpowiedzialności, akcje zwykle stanowią jednak walory o wysokim ryzyku ze względu na niski priorytet rozszczeń ich posiadaczy. Akcje uprzywilejowane, dochody z tytułu ich posiadania, dywidend wpłacane są regularnie, mimo to akcje to nie stanowią instrumentu o stałym dochodzie, bowiem niewywiązanie się emitenta z obowiązku wypłaty dywidendy nie oznacza jeszcze podstawienia go w stan bankructwa. Niewypłacone dywidendy kumulują się i w chwili, gdy sytuacja ulega poprawie, są wypłacane inwestorowi. Wypłata dywidendy z tytułu posiadania akcji uprzywilejowanych ma priorytet w stosunku do dywidendy z akcji zwykłych. Widzicie jakie ciekawe newsy? Poczekajcie, napiję się trochę, bo zaschło aż gardle, z wrażenia. Dobra. Wiecie co? Teraz, może dla odmiany dowiemy się czegoś o obligacjach. Obligacje to dłużne papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji obligatoriusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonych świadczeń. Istotą dłużnych papierów wartościowych jest, iż Inkorporują one jako podstawowe prawo majątkowe wierzytelność właściciela papieru wartościowego wobec wystawcy papieru wartościowego. Papiery wartościowe, wierzycielskie, dłużne mogą zatem opiewać i zazwyczaj opiewają na wierzytelności pieniężne, ale mogą obejmować także wierzytelności niepieniężne, np. obligacje zamienne na akcje, uprawniając do zamiany obligacji na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, które uprawniają obligatoriuszy do subskrybowania akcji spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. Emisja obligacji polega zatem na przekazaniu kapitału spółce emitentowi przez inwestorów, obligatoriuszy, którzy w sami otrzymują obligacje, podział obligacji ze względu na formę wynagradzania inwestorów. No i mamy coś takiego jak obligacje zerokuponowe, czyli obligacje, w których nie jest spłacone oprocentowanie. Brak kuponu odsetkowego, obligacje te, no czyli krótko mówiąc, chyba chodzi o to, że po prostu masz tą obligację i yy, te sprzedawane są z reguły z dyskontem, czyli po prostu z dyskontem, czyli po prostu ty chyba. poczekaj, jak działa obligacja. Obligacja działa w ten sposób, że ty dajesz w sensie, że ty komuś jakby pożyczasz i on ci da więcej, co nie? Coś takiego i z dyskontem to znaczy. Czyli dodatkowo jeszcze nie ma żadnego oprocentowania, czyli poniżej wartości nominalnej, stąd ich nazwa, instrumenty dyskontowe. Ich wykup natomiast występuje po wartości nominalnej, czyli, czyli nominny wykup, czyli po prostu Ty masz tam obligację i ktoś, Ty jakby dajesz, kupujesz tą obligację i ktoś musi ją od Ciebie wykupić, ale za tą cenę droższą, co nie? I wykup natomiast następuje po wartości nominalnej, czyli właśnie tej droższej różnica pomiędzy ceną emisyjną, ceną emisyjną, a wartością nominalną nazywa się dyskontem i stanowi zysk obligatoriusza, okej, okay. dwuletnie obligacje zero kuponowe, czyli widzicie, tak to wygląda, ale są też na przykład obligacje kuponowe, obligacje oprocentowane, co nie gdzie oprocentowanie obligacji stanowi wynagrodzenie dla obligatoriusza za udzieloną pożyczkę. W którym są uwzględnione utracone korzyści oraz ryzyko inwestycyjne. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Jeżeli widzicie, że oprócz zwykłych obligacji zero-kuponowych są też obligacje kuponowe, to jest bardzo ciekawe. Zobaczmy, jakie to są obligacje kuponowe. Czyli mamy obligacje o stałym oprocentowaniu i one przynoszą obligatoriuszom stały dochód. Emitent ponosi natomiast stałe okresowe koszty. I Obligacje o stałym oprocentowaniu są z reguły obligacjami krótkoterminowymi, czyli o, stałym, o stałej stopie, pięcioletnie o stałym oprocentowaniu, dziesięcioletnie o stałym oprocentowaniu. W przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu jego wysokość jest sumą bazy oraz marży. Baza jest wielkością zmienną i najczęściej jest oparta na rynkowym koszcie pieniądza, np. WIBOR lub rentowność bonów skarbowych. Z kolei marża, która jest ustalana przez emitenta, zależy głównie od poziomu ryzyka związanego z obligacjami oraz emitentem. O zmiennej stopie obligacje dziesięcioletnie o, o zmiennej stopie to już jest w ogóle nowy myślnik, co nie? Czyli krótko mówiąc, mamy jeszcze o zmiennej stopie czyli to było o stałym oprocentowaniu a to jeszcze o zmiennej stopie obligacje dziesięcioletnie oparte na rentowności 52 tygodni Tygodniowo bonów skarbowych, obligacje dwunastoletnie indeksowane wskaźnikiem inflacji powiększonym o stały kupon płacony rocznie. Obligacje oparte na stawce FIBOR 6 miesięczny. No to trochę to, to jest kilka tutaj takich szczególików, jak widzicie to jest odrobinkę złożone momentami. Obligacje dochodowe, jeszcze mamy oczywiście, czyli odsetki wypłacane są tylko w przypadku, gdy emitent osiągnie zysk. Na przykład z inwestycji, która była finansowana poprzez emisję obligacji. No, dosyć ciekawe. No i jeszcze co tu mamy? Podział obligacji ze względu na termin wykupu. Czyli widzicie, że jeszcze jest jeden rodzaj podziału. No i tu mamy z ustalonym terminem wykupu, długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe, bez terminu wykupu, czyli takie wieczne w sumie. Podział obligacji ze względu na rodzaj tas, jakby skarbowe mamy, mamy komunalne, no i mamy przedsiębiorstw, czyli np. banków, takie śmieciowe. No i co tu jeszcze mamy? Emitenci obligacji, czyli chyba kto eminu, eminuje. I to są odmioty, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną oraz spółki komandytowo-akcyjne. Robią to też spółdzielcze kasa oszczędnościowo-kredytowe oraz krajowa spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Poza tym gminy, powiaty, województwa, a także związki tych jednostek oraz miasto słoneczne Warszawa. Instytut, a Warszawa to przypominam, że to jest stolica Polski. Instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub Narodowy Bank Polski lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD. Hmm. Jeszcze inne podmioty posiadające osobowość prawną upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw, czyli Skarb Państwa, ustawa o finansach publicznych oraz porozporządzenie ministra finansów Narodowy Bank Polski, ustawa o NBP. No, i jeśli chodzi o obligacje i akcje, to byłoby na tyle. Tak więc dzisiejszy odcinek zakończymy właśnie w tym akcencie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dużo ciekawych rzeczy, bo ja się dowiedziałem bardzo dużo ciekawych rzeczy, chociaż wiadomo, że to są podstawy i raczej każdy to już dobrze wie. No, ale zawsze warto się dowiedzieć czegoś, no, albo sobie powtórzyć przynajmniej podstawy, bo wiadomo, że z podstaw wynikają rzeczy coraz bardziej skomplikowane. To byłoby na tyle. Hejo.